No to poczekajmy za chwilę. Boże, i raz moim towarzystwie jest fajnie, naprawdę. Słuchajcie, nikt nie przyjdzie, bo wszyscy są w USA na proteście. No to dobrze, to zaczynamy w takim razie. I ćwiczenia dzisiaj są ten, w szpitalu. I w szpitalu. No właśnie. Ja wiem, że jak ktoś przyjdzie, to jeszcze tam się dodatkowo uczy. Zaliczymy kąpliki w ratuszu. Dobra, ja już jestem gotowa. Witam serdecznie Państwa. Grzegorz Kunda, Komitet Wyborczy Wyborców, Grzegorz Kunda dla Słupszczan. Proszę Państwa, zaprosiłem Was tutaj dzisiaj, żeby przekazać informację o naszej decyzji, o rozwiązaniu naszego Komitetu Wyborczego. Rozwiązaliśmy Komitet Wyborczy w myśl porozumienia z Komitetem Wyborczym Przymierze dla Słupska, który tutaj witamy i którzy są przedstawicielami. Doszliśmy do takiego wniosku ze względu na to, że bardzo zbieżne są nasze programy i praktycznie idziemy w jednym kierunku, więc naszych wyborców nie będziemy stawiali przed kłopotliwym wyborem, na kogo mają zagłosować. Więc postanowiliśmy właśnie połączyć siły i wspólnie ruszyć do tych wyborów samorządowych. Natomiast kto z naszego ramienia będzie prezydentem, to w jutrzejszym dniu będzie następne spotkanie. Tutaj, ale już bym tutaj poprosił pana Adama Jaworskiego, szefa Komitetu Wyborczego Przymierze dla Słupska, aby bliżej zapoznał Państwa z tym jutrzejszym spotkaniem. Proszę bardzo. No nie tak, ja tak dokładnie to nie jestem szefem, jestem dzisiaj tu w zastępstwie. Pan Jan Kozłowski jest pełnomocnikiem naszego komitetu. Przyjmujemy z zadowoleniem decyzję pana Grzegorza Kundy, który jest postacią znaną w Słupsku, cenioną. Wierzymy w to, że jego decyzje uszanują jego wyborcy, że obdarzą nas stosownym zaufaniem i to zaufanie przeleją na głosy w najchodzących wyborach. Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze dla Słupska zorganizował na jutro, na godzinę 12 w klubu kawiarni Cechowa briefing, na którym to zostanie zaprezentowany kandydat z ramienia naszego Komitetu Wyborczego Wyborców. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Panu Grzegorzowi z całego serca jeszcze raz dziękuję za taką, no, można by powiedzieć, obywatelską postawę, bo w jedności siła, jak mówią stare przysłowie. Dziękuję z całego serca. A ja jeszcze tu chciałbym dodać, że to nie jest tylko moja decyzja, bo decyzja, która została podjęta, jest to decyzja całego mojego komitetu. Myśmy bardzo głęboko przedyskutowali, przeanalizowali wszystkie za i przeciw i doszliśmy do wniosku, że jednak, tak jak Adaś powiedział, że w jedności siła i razem wspólnie możemy dojść do jakiegoś sukcesu. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszamy. No jutro na godzinę 12 na briefing, na którym zaprezentujemy naszego kandydata w opinii naszego miasta, naszej słupskiej wspólnoty. A ja bardzo proszę zwolenników moich przyjaciół, którzy chcieli oddać na mnie głos w nadchodzących wyborach na prezydenta, aby przelali te głosy na Komitet Wyborczy Przymierze dla Słupska, z którego gwarantuję, że naprawdę może zrodzić się niesamowita sprawa nowych przemian w Słupsku. Zapraszamy serdecznie i bardzo proszę, aby nikt nie został 16 listopada w domu, żebyśmy wszyscy poszli do urn, bo naprawdę wszystkie głosy się liczą. Dziękuję serdecznie. To jest dokument, złożyliśmy dzisiaj właśnie o rozwiązaniu naszego komitetu. Proszę bardzo. O, trzymaj. A jeszcze tutaj, w tą stronę? Tak, właśnie, to było jednym z najważniejszych powodów. Najważniejszych powodów to, że połączyliśmy siły, bo nasze programy były tak bardzo zbieżne, że po prostu nie było sensu rozpraszać głosów, które będą uzyskane na oba komitety, żeby połączyć to wszystko w jedno. Grzesiu, spójrz na nas. Tutaj, tu. O. Dziękujemy serdecznie. Życzę mi miłego dnia. W nowych realiach się zapraszamy na jutro. Komitetem.
sprzymierze dla Słupska ułoży się w sposób taki, że no będzie większa szansa na zrobienie coś dobrego dla tego miasta. Ja się nazywam Adam Jaworski, jestem dzisiaj tutaj w imieniu pana pełnomocnika Jana Kozłowskiego, który jest poza terenem miasta. Przyjmujemy z zadowoleniem decyzję pana Grzegorza o przyłączeniu się jego komitetu do Komitetu Wyborczego Wyborców Przymierza dla Słupska, które to jutro organizuje briefing w klubu kawiarni Sechowa o godzinie 12, na której zaprezentuje kandydata na prezydenta. Jeszcze raz możemy się być zadowoleni i szczęśliwi z takiej obywatelskiej postawy, bo jak mówi stare polskie przysłowie, w jedności siła, nasze programy są zbieżne. Myślę, że z tego może dla społeczności lokalnej naszego miasta naprawdę być dobry polityczny powóz, który zaprezentuje stosownymi wynikami wyborczymi do Rady Miasta i na Urząd Prezydenta. Czy Państwo spodziewali się, jaki będzie w tej sytuacji? Może, że przyjmiecie pana tego, że będzie do siebie? Nie, absolutnie.